czy uda im się pokonać rywala. Relacja na żywo wkrótce. Halo, witamy! Chyba wszyscy nie możemy się doczekać spotkania, które rozpocznie się zaraz na Cardiff City Stadium. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to, na czym polega piłka. Walia zmierzy się z naszą drużyną narodową. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Świetnie, teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. Wślizg w polu karnym, gdyby się pomylił, byłby karny. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. Teraz będzie niebezpiecznie! Zobaczmy wyjściowy skład biało-czerwonych. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Teraz do Zielińskiego przy dalszym słupku. Gol! Tak, tylko nie po tej stronie, co trzeba. Mamy bramkę samobójczą, proszę Państwa. Zobaczmy raz jeszcze, jak to wpadło. Co za pech. No ale cóż, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że szybko o tym zapomni i skupi się na grze. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Dawidowicz. Zagranie do Frankowskiego. Przemysław Frankowski. Lewandowski. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Ładnie teraz w ofensywie, mają kilka możliwości rozegrania. Może teraz wyrównać? Bardzo dobrze teraz to broni. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Nie udało się celnie zagłówkować. Defensywa staje na wysokości zadania. W pierwszej połowie nie zostało już dużo czasu. Zobaczymy, czy biało-czerwoni utrzymają obecny wynik do gwizdka. Na tablicy widzimy wynik 1-0 i to jest chyba, Tomku, najlepsze podsumowanie tego, co się dotąd wydarzyło w tym meczu. Drużyna radzi sobie całkiem przyzwoicie, zdobyła bramkę, a sama wciąż ma czyste konto. To dobry prognostyk na drugą połowę. Uwaga, może teraz wypieszczona piłka nad głowami obrońców. Gol! Co za bramka! Że też się zdecydował z takiej odległości na strzał. Piłka, jak widzimy raz jeszcze, przelobowała obrońcę, który mógł ustawić się lepiej. A Robert Lewandowski pokazał po raz kolejny, że potrafi grać z rywalem na plecach i mimo niełatwej sytuacji umieścił piłkę w siatce. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala, spokojnie utrzymuje się przy piłce. Gwizdek. Mamy rzut wolny. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona 1 minuta. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Salamon. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie.
I akcja teraz w drugą stronę. Ben Davies. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję. No i po ataku zagrożenie minęło. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Aaron Ramsey. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Piłka z wolnego, posłana w szesnastkę. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Teraz akcja skrzydłem w wykonaniu biało-czerwonych. Posyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Paweł Bochniewicz. Przemysław Frankowski. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Nic z tego. Chorągiewka uniesiona. Offside. Słusznie odgwizdany, spalony. Niestety próba powrotu na pozycję nieudana. To podanie trochę za wcześnie. Zabrakło chyba cierpliwości. Po akcji strata. Jest coraz bliżej pola karnego. Złapią kontakt. Tak! Co za końcówka, proszę Państwa. Teraz będziemy tu mieli emocje do ostatniego gwizdka. No to jeszcze raz spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie, naprawdę składna akcja. Cóż za spokój, cóż za precyzja. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedotrzeć. Bochniewicz. Spokojnie teraz wymieniają podania na własnej połowie. Ale trudno się dziwić. Czas gra na ich korzyść. Nie muszą się spieszyć. W ogóle nic nie muszą. I mamy zakończenie dzisiejszego spotkania. Polska zwycięska. Dobry mecz, dyspozycja i wynik. Czy można chcieć więcej? Fani na pewno zadowolą się tym jednobramkowym zwycięstwem. Robert Lewandowski zaliczył kolejny doskonały mecz, do jakich nas zresztą przyzwyczaił. W świetnej formie jest Polak. Świetnie mu się dzisiaj ten mecz ułożył. Zdobył ważnego gola, pomagając drużynie wygrać. Oczywiście zapytany zapewni, że najważniejszy był dla niego wynik zespołu, ale nie ukrywajmy, ta bramka na pewno sprawiła mu sporą satysfakcję. Ma wszelkie prawo się cieszyć.